Jarosław Bieniuk zabrał rodzinę na wakacje do słonecznej Hiszpanii. To tam powstało zdjęcie, które pojawiło się na jego Instagramie, a potem szybko zniknęło. Podejrzewamy, że Oliwia interweniowała, pewnie nie spodobało jej się, że tata publikuje fotki bez jej zgody, do tego jeszcze zupełnie naturalne, niepozowane. Oliwia Bieniuk to najstarsza córka Jarosława Bieniuka. Mimo młodego wieku dziewczyna może się pochwalić sporą liczbą sesji zdjęciowych. Nic dziwnego, gdyż wyróżnia się zjawiskową urodą. Wiele osób porównuje ją do sławnej mamy, Anny Przybylskiej. Oliwia chętnie udziela się w różnych projektach. Uczęszcza na lekcje aktorstwa, które jest także jej pasją. Dumny tata od czasu do czasu zgadza się na to, aby wzięła udział w niedużych projektach. Jednak uważa, że nauka powinna być na pierwszym miejscu. Jakiś czas temu powiedział w Na Żywo. Teraz jest czas na naukę. Oliwia musi dojrzeć emocjonalnie, by wejść do show biznesu. Ma na to czas. Ostatnio chyba jednak coś się zmieniło, bo Oliwia coraz częściej zamieszcza w sieci efekty kolejnych sesji zdjęciowych. Niedawno została twarzą linii znanej marki torebek, czym pochwaliła się na Instagramie. Nastolatka ma spore aspiracje, nie dziwi więc fakt, że dba o to, żeby zdjęcia z jej udziałem, które pojawiają się w sieci, były dobre. Nie pomyślał chyba o tym Jarosław Bieniuk, który spontanicznie opublikował zdjęcie swoich dzieci z wakacji, na którym Oliwia i jej brat robią zabawne miny. Podpisał je: musiałem. Fotografia szybko zniknęła jednak z jego profilu. Męczymy interwencję jego córki, której mogło się nie spodobać takie niepozowane zdjęcie, opublikowane bez konsultacji z aspirującą modelką. Kadr możecie obejrzeć w naszej galerii.